Wyspany kruk to szczęśliwy kruk. Jak wygląda u nas stan pożywieniowy? Pożywieniowy wygląda ok. Chciałem tutaj podgotować wodę. Między innymi dlatego latałem właśnie z tą deską. Nie tą. Czekajcie, ja tą deskę tutaj gdzieś zostawiłem. Oj, kurde panie. O, jest deska. Jeżeli doładujemy tutaj deskę, to to będzie nam w opór trzymało. Długo, długo będzie trzymało. O, ogienek, nie? Suche liście mamy w zapasie, kamienie mamy. To teraz bym potrzebował... Potrzebowałbym, bo to jest brudna woda, niepewna woda. Ja bym jej nie ufał, bo jest niepewna. I weźmiemy sobie teraz, będziemy gotowali wodę, oczyszczali. I potrzebujemy drugi bidon. Pyk. Pyk. I tu gotujemy wodę brudną. I jego tu zostawimy. A to sobie napełnimy, żebyśmy zawsze mieli czyściutką wodę. I krab, ciało. Kraba ciało mamy, to musimy zjeść kraba. Z tym coś chciałem zrobić z tą rośliną, ale nie jestem pewny za bardzo co. Daje zatrucie pokarmowe. Coś tu się da z nią wytworzyć chyba, ale nie wiem do końca. No jest to jakieś źródło węglowodanów, prawda? Ale no nie wiem, czy jest sens to wykorzystywać. Krabik się tutaj ładnie smaży, piecze. I ten wałęsak cały, ten pająk, co mi się go udało tutaj ogarnąć, też go spróbujmy podsmażyć. Może nie jest to najlepsze źródło do jedzenia, czy coś, może mnie zabić prawdopodobnie, ale usmażone to wszystko jest zdrowe. Coś mogę zrobić z kości. Ze strzałą nie połączę ze strzałą. Z kamieniem też nie połączę z kamieniem. Na pewno z badylami, małym kijoszkiem nie, ale z dużym kijoszkiem, a tu już widzimy, się ogranicza, nie? Jeden kijoszek i dwie liny. Jedna lina. No to co ty byś tam więcej chciał? Obsydian pewnie, nie. No ty dziado. Może kościany nóż? Nie. A nie mam kamiennego oszcza. O kurczę, to ja muszę zrobić sobie. Wytwórz. Też jak mam nóż, to... No dobra, to już zrobimy sobie. Może obsydianowe ostrze sobie zrobię, co? Bo obsydianów mam... Mam dwa. Wytwórz, wytwórz. Nie da się. Dobra, czyli on nie chce tu ze mną współpracować, obsydian. No to robimy po prostu z dwóch kamieni oszcze. I będziemy je tu nosili. Kraba zjemy. Białka, energia, zdrowie psychiczne. No i pająka. Zdrowie psychiczne mniej, ale białko nam zawsze doładuje, nie? A więc białko jest spoko, jeszcze tłuszcze nam są potrzebne. Ale już z jedzenia tylko mam tutaj. To bym musiał kapibarę upolować. Szczerze, mięsa mamy i tak czy siak pod dostatkiem. Długie kije są potrzebne. Musimy rozpocząć tutaj budowę. Jedzmy banana. Pasożyta nie ma, super. Szukamy długich kijoszków. Raz, dwa. Bardzo długich kijoszków. Tylko postaram się w tą drugą stronę tutaj rozwalać. Żeby to spadało w tą stronę, co ja chcę. No i spadło mi na łeb. Można i tak. I tu jeszcze. Dobra. Długi kijoch. Długi kijoch. Długi, długaśny. Jeszcze dłuższy. To jest zwykły kij. Tu jest długi kij. Mamy 5 długich kijów. I nie się tak twardo. Wyrol.
akurat potrzebuję 5 długich kijoszków, więc tu mamy. Błotna cegła jest potrzebna i tych cegieł będzie potrzebne bardzo dużo. Tutaj też błotna cegła. Błotna cegła. I teraz tak robimy. Wchodzimy w notatnik i tutaj wyście mówili, że jest takie coś, co się da craftić. Przejrzmy sobie. Mały szałas, nie. Łóżko z liści, nie. Schronienie. Czym się to różni? Pozwala na zapisanie gry. Schronienie też pozwala. Bambusowy. Stojak na kije. No to by nie było głupie, żeby zrobić, nie? Kije i lina i mamy stojak na małe kije. No ja bym to w sumie porobił. Tam przy tej. Zróbmy sobie stojaki na kije. Na duże kije, na małe kije, na wszystkie kije. Nie będziemy tego ze sobą nosili. Jak będę potrzebował, to sobie po prostu wyjdę ze schronienia i wszystko będę miał tutaj pod nosem. Tutaj sobie damy stojak na duże kije. Wytwórz. Stojak na małe kije. Może nawet damy stojak na małe kije. Stojak na małe kije, włóż. Tu potrzebujemy długich kijów. Notatnik. Stojak na długie kije. No. Zetnij roślinę, to się będzie dało postawić, tak? Dobra. Mały stos liści. To jak na długie kije. Zetnij rośliny, no przecież ściąłem. Potrzebujemy dużo długich kijów. I jeszcze damy sobie wytwórz, nie, notatnik. To jak na kłody sobie też możemy tutaj gdzieś dać. Myślę, że tu będzie dobre miejsce. O. Pięknie. To prawda, mamy tutaj włócznie i one tutaj tak sobie będą leżały, ale potrzebujemy dużo kijów. Na wszystkich kijów wszelkiego rodzaju, więc bierzemy się za roboty, zjedzmy sobie grzybka. To węglowodany, tak? Ja nie mam ich podładowanych, więc możemy sobie zjeść. No i rąbiemy. Dzisiaj akcja rębajło. Akcja wyrąbmy pół lasów amazońskich. Tyle, ile energii nam starczy, nie? O Jezu, się tu wyżarły wszystkie. Te się tu chyba zawiesiły, nie? Chlas, chlas. Jak zobaczył, pych, pych, Dancing Queen, Dancing Queen. Tu, tu, tu. Dobra, to mamy. Teraz tak, kijoszki na pewno mogę pozbierać. Tak, ja bym chciał długie kije pozbierać, bo ich tam jest najwięcej potrzebnych. Zwykłych kij. Gdzieś tu było więcej tych kijów. No przecież tyle tego zrypałem. Dobra, ty co tu chcesz? Długi kij. Długi kij. No i liny, nie? O linach nie mogę zapominać, bo to jest podstawa. Fajnie, że one ciągle rosną. Codziennie coś nowego się znajdzie. Codziennie nowa dawka radości. Szukajmy drzew. Tutaj są w sumie takie drzewa, które spokojnie mogę pościnać. Że jak te wszystkie tu wyrąbię, to będę miał dość materiałów, żeby przeżyć. Ach, już ostatkiem sił. Dobra, szukamy długich kijów. Tu jest długi kijoszek. Niektóre są takie
Jakby było więcej z nich wypadało niż normalnie, ale tak widzimy, że nie do końca. Tutaj mamy na przykład kłody, nie? To ja sobie porobiłem teraz kłód, nie wiem na co. Ale ja lubię zbierać na zapas, nie? Bo później nie ma problemów, żeby ogarnąć to, co potrzeba. Upuść, upuść. Upuść, tu mamy. Tu jeszcze długi kijoszek. Mamy stojak, stojak. Dobra, stojaki na długie kije, prawda? Sami widzimy. Tylko jak ja mam teraz z tych stojaków coś zabrać, ty? A, weź. Wiecie, tu jeszcze rosła linka. I tak będziemy sobie teraz chodzili i zbierali. Zbierali i przynosili wszystko do domu. Bo wiecie, z czym jest problem. Ja też mam jakiś ograniczony udźwig. Jak będę chciał przynieść coś bardziej, więcej wartościowego, no to już... Aha, tu już mamy kłody, nie? No to z kłód już nic nie porobię. Tu jeszcze potrzebujemy długie kije. Mały kij możemy przetworzyć spokojnie na zwykłe kiki i szukamy więcej długich. Oho, energia padła. Dobra. To jest burza u mnie? Czy w grze? Zgłupiałem. Ale takie dźwięki słyszę. No! No! Zróbmy sobie... Czy ja mam tu kamień? Nie mam. Wytwórz. Wytwórz. Lina. I topór. Nie przejmujemy się, bo jemu teraz wzrasta ten... Skill. Skill robienia. Od razu to uzupełniamy. Gdzie ty tam bijesz po tym? Zamachnął się tak, że kurczę, zahaczył o ścianę. No, udźwig jest właśnie taki niezbyt wielki, dlatego jak ja sobie teraz wszystko pozbieram, to będę miał pod haciendą. Dlatego, że buduję właśnie się na początku, ale no myślę, że dzięki temu będę miał pancerz, żeby ruszyć gdziekolwiek dalej. Potem to już tylko obozowiska takie skrajne. Coś mało tych dużych kijów. Tu jest jeszcze długi kij. Jeszcze jeden potrzebuję. Jest. Super. Tylko tak sobie postawiłem, że teraz tu przejścia nie mam, nie? Muszę chodzić naokoło. Ale dobrze, ja nie będę za często tamtędy łaził. Tamte rejony. I pyk. I teraz liny. No. To zniszczymy to. Włócznie też, bo włócznie to co zawsze mogę zrobić, ona mnie tu wkurza. I musimy teraz poznosić. Wkładamy kijoszków, wkładamy małe kijoszki. Jest długi kij. Długi kij możemy tu odstawić. Małe kije. Szkoda, że nie ma stojaka na deski. Dobra, jeszcze tutaj. No takie porządki, nie? Pierdółki. Ja tu cały czas staram się patrzeć, ile tych kłód mogę unieść. 3 kłody. No to ja też bym uniósł jedną. Dobra, czyli tak. Otóż tu możemy mieć 20. Ja już tego nazbierałem tutaj w opór. Przynajmniej takie malutkie porządki porobimy. Jest kijek. Jeszcze gdzieś te kłody były. Tu są. Pyk, 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 pyk. Szybko tak. Ja rzucę tymi kijami.
Najważniejsze chyba są te długie kije, tak mi się wydaje, bo z nich robimy właśnie włócznie. Uważam, że to jedna z najlepszych broni, jakie można tutaj wytworzyć, bo rzucasz nią super celnie. Gościu jest normalnie urodzonym typiarzem, który może walić tymi oszczepami. Z jakiej odległości bym nie rzucał, no to on zawsze da radę. Lina, która leży na ziemi, to powinna się dać podnosić od razu, a nie, że ją muszę trzymać. To jest takie peszące troszkę. Tu jest jedna kłoda. Dobra, weźmy dwie kłody. Może jakaś się tu jeszcze dalej potoczyła, nie? Są trzy kłody. Ach, ciężka praca na budowie. Możemy zniszczyć. Mały kij jeszcze tutaj się zagubił. Super. No. Taką pracę to ja lubię. Jak z wodą u nas. Słabo, musimy się napić. Już nie mogę zaniedbywać, nie? Swoich tutaj podstawowych potrzeb. Ale jak już to wszystko ogarnę, to potem będę tylko tu przychodził na nocleg i na spożycie, prawda, pokarmów. I będę się zajmował bardziej craftingiem. Właśnie wiecie, tworzenie tych rzeczy, tam te piece bym chciał porobić. Kije poodkładajmy, tu już mamy prawie full, patyczków jeszcze możemy. Długich kijów bym potrzebował dużo, ale pójdźmy po te kłody może pierw. Tutaj na przykład widzimy, leży długi kij. Mamy też kłody, raz, dwa. Jest długi kij, kolejna kłoda. A jak z ognicho stoi? Nie najlepiej. Nie najlepiej z tym ogniskiem. Tutaj dużo porąbałem. Właśnie kłoda, kłoda. Chyba więcej kłód. O, jest. A, zmęczył się. Elo, Gavlox. Dobra, myślę, że kłód na razie starczy. Ja to sobie jeszcze tam porobię gdzieś tam, może między odcinkami, żeby też tutaj nie zanudzać. No bywa, są ciekawsze odcinki, są nudniejsze. Mówię teraz pod kątem YouTube'a, bo to wiecie, wszystko idzie na kanał. Zbieramy sobie kijoszki. Kijoszki akurat ja tam mogę pouzupełniać. Jeszcze linę uniosę? Nie uniosę już liny. Mamy dwa długie kije jeszcze. Myślałem, że więcej ich tu narąbałem. O, jest jeszcze trzeci długi kij. To jest długi, czwarty. I chyba tyle. Więcej długich kijów nie widzę. Tu mamy stojak na kije. Ach, ten bananowca to zniszczę, żeby mi się tu nie walało. Podkładajmy teraz te kijki wszystkie. No. No i proszę. To się nadaje na fotkę. Pyk. Obozowisko kruka. Dobra, czy tutaj coś się smaży? Nic się nie smaży. A powinno. 18 godzin wytrzyma. To wytrzyma też 18 godzin. Brakuje mi tłuszczy. I brakuje mi też troszkę wody. A, woda jeszcze tam w miarę. Ale z jedzeniem nie jest najlepiej. Więc pora pouzupełniać zapasy. Zaczniemy od zjedzenia bananów. Myślę, że jeszcze jednego banana możemy wpierniczyć. I tak myślałem, że złapię pasożyta. Dlatego ja szybko biegnę tutaj, widzieliśmy, są te grzybki, które... Nieznany grzyb, tak? I on tutaj pasożyty minus jeden, zjedz. Już się pozbyłem pasożyta. Teraz mamy kolejne pasożyty tutaj na ręce. Już nie ma, to nie wiem co to jest. Jakaś taka plama. Nie wiem co ona oznacza.
Czy ja mam jakieś otarcie, czy coś takiego? Czekajcie, inspekcja. Tu nic nie mam. Tu nic nie mam. Nie wiem, dziwne. Coś mi tutaj tak właśnie leży, zalega. Może jestem brudny po prostu. Umyj się. Dobra, tu się umyliśmy. Rybki są. Tu się chyba nawet suszy wszystko. Zobaczmy, czy jest coś już uschnięte. To długo będzie się suszyło, długo. Ale myślę, że jak jakąś rybkę teraz ugotujemy na szybko... Kwiat lilii. Nie wiem, co się z tego robiło. Możemy zjeść. Zatrucie pokarmowe niweluje. Rybka, rybka, chodź tu. Ej. Od razu przetworzymy. Witaj, dragon. Włócznie zbieramy. Rybkę. Od razu też przetworzymy, no jak już wlazła nam przecież pod rękę, no to... I tutaj coś leży, kokos. Kokos to jest dodatkowa miska. Coś kokosa. Dodatkowa miska to dodatkowe pićku, ale pićku sobie zostawimy też tutaj. Nie muszę wszystko mieć tam pod bazą i robić śmietniska. Tylko wypijemy, przetworzymy. Zjemy sobie, bo to jest, przyda nam się. I będziemy teraz tu zbierali wodę w misce. W ogóle jeszcze jeden bidon bym zrobił, bym miał dwa bidony z czystą wodą. No i wygląda na to, że jest całkiem dobry stan u nas, tylko byśmy musieli zjeść teraz te... właśnie mięsko, żeby białko uzupełnić. No i wody nam tylko brakuje, nie? 5, 5, tam się wszystko... Co to za dziwne dźwięki? Jakby ktoś nam rozwalał bazę. Nie te dzikusy nas tutaj... nachodzą? Nie, nie ma dzikusów. Mamy czystą wodę. Nie wiem, czy lilia się popsuje, jeżeli ja ją tutaj zostawię. Mam nadzieję, że nie. Dobra, mięsko gotujemy, smażymy. Mały stos liści, to ja sobie go tu rzucę na boku. O. Nie jest aż taki mały. Rozkład za 4 godziny. No zobaczymy, co z tego będzie. Zniszcz stos ości. Tych obsydianów to troszkę mamy tutaj. Dla mnie to dobrze, nie? Że te obsydiany są. Już nazbierałem ich 4. Tylko kamienie nie mam. Tu mam kamienie. Nie muszę tego jeść, bo jestem najedzony. Tylko to usmażymy. No i jak tylko sobie to zrobimy, to skoczymy... A, ognisko nam zgasło. No i dupa. Gdzie jest to zgnite mięso? Nie ma zgnitego. To ja chyba muszę trzymać zgnite tutaj, bo normalnie robaki zjedzą, a tak jak mi zgnije, to ja będę miał larwy. No i popiół z ogniska. Popiół rzucamy tu. Gdzieś. No i węgiel to... węgiel bierzemy tu. Aj, katar mnie łapie. I węgiel drzewny rzucałem tutaj z tym nieznanym owocem, nie? O, tu jest wszystko. Węgiel, węgiel.
To jest zdrowie psychiczne, ale zatrucie pokarmowe niweluje, więc to jest dobre. Skutki zjedzenia nieznane. No mógłbym... Zjedzmy to. O! Węglowodany daje. To też jest dobre. Zdrowie psychiczne. I teraz weźmiemy węgiel drzewny i się wykurujemy. Patrzcie. Zjedz. Jakby się nic nie stało. Tylko zdrowie psychiczne nam troszkę maleje, że tam zrypałem, nie? Od razu zrobię sobie save'a. Robi się ciemno, no ale musimy iść w podróż. Wypadałoby pójść w podróż. Kijoszków małych nie mam, więc jeden kij przetworzymy na małe, żebym miał. I idziemy pozwiedzać. Może gdzieś tam jakieś kokosy jeszcze poznajduję na palmach. Cholera wie. To akurat chyba nie są palmy. Nie, to nie są palmy. Zjedz. Węglowodany. Węglowodanów mam w sumie nie dość dużo. Ja to zjem, to będzie dobrze. A, miałem się przespać zanim pójdziemy. A w sumie jest ciemno. Jest ciemno, postać jest zmęczona. Trochę gorzej z leczeniem. Więc kimniemy się. Dobrze. Kimniemy się, wygodny sen, zdrowie psychiczne lepiej. No i coś z życiem jest nie tak. Brakuje pitku. Pitku doładowane, brakuje białka. Zjedz. Węglowodanów nie potrzebuję, ja to tu wyrzucę gdzieś tą roślinę. Białko doładowane, węglowodany potrzebujemy, czyli idziemy po banana. Czy ja mam linę, czy już linę wszystkie zużyłem? Bo tak mi się wydaje, że nie, liny mam. Nudny odcinek, ale no trzeba tutaj porobić takie, wiecie, podstawy, nie? Wierpan banana. Czy banana da się jakoś w ogóle obrobić? Smażony banan na przykład. Zjedz tylko. Nie ma pasożyta. Super. No i tłuszcze. Mamy problem z tłuszczami. No i z pijawkami też swoją drogą. Wypad. O Jezu. Syf i malaria. To już powinno być ususzone wszystko, nie? Nie, to się długo suszy. No ale dobra. Ususzone wytrzyma dłużej. Ja chciałem zobaczyć teraz notatnik. Doszliśmy dotąd, tak? Czyli... O Jezusie. Dobra, czekajcie. Doszliśmy od domostwa. Stojaki. Stojaki porobiłem, szałasy porobiłem. Pułapki. Małe kije są potrzebne, lina, duży kamień. Możemy zrobić kamienną pułapkę. Wiemy, że tam przy domu biegają jakieś iguany czy coś takiego. No nie wiem, gdzie to mogę dać. Dajmy kamienną pułapkę. Powiedzmy sobie tutaj. Włóżmy małe kijoszki. Nie mam już małych kijoszków? Nie mam. Przetwórz. Nie wiem, czy ta pułapka jest mi do czegoś potrzebna w ogóle, ale no już. I jest akurat duży kamień pod ręką. Pyk i lina. No i teraz tutaj trzeba wsadzić jakąś zanętę, no to ja wsadzę, powiedzmy, wsadzimy tą jedno mięsko. No i ciekawe, co z tego wyjdzie, tylko pamiętajcie o tym, że ja to tu wsadziłem. Dobra, to tyle, jeśli chodzi o wytwarzanie pułapek. Mamy tutaj jeszcze tak, pułapka z łukiem, długi kij, lina, kij duży, mały kij, kolczasta pułapka, to już w ogóle jest magia, tak jakby mnie chyba atakowali. Więcej nie ma. No to same kije i mały stos liści, nie? To da radę ogarnąć. No tutaj duże, długie kije. Ale to jest pytanie, czy to jest pułapka na mudżynów, tych dzikusów, czy na przykład do polowania. To ma istotne znaczenie. Prysznic z błota. Kłoda, długi kij, lina jest potrzebna, błotna cegła.
kij bambusowy, ale tu już się pojawia znowu błotna cegła. Małe ognisko, krąg z kamieni, dużych kamieni jest 12 potrzebnych. Suszarkę mamy, bambusowej nie trzeba. Piec do węgla postawiliśmy i piec kowalski z błota. No to chcemy. Ten piec kowalski, no to jest chyba podstawa, żeby w ogóle się jakoś rozwinąć. Pozwala na zapisanie gry, palmowy dach. No ale to ja sobie zrobiłem liście palmy. Wiata. Bambusowa wiata. Łoda. Nie, drzwi bambusowe, drzwi. Ale długie kije zaś są potrzebne. Nie wiem, czy ja chcę jakąś chatę budować. Myślę, że jak pogramy troszkę dłużej, to może faktycznie zrobimy. Rama, bambusowa rama. I zobaczmy, jak to wygląda. Jest taka rama. Tak, na przykład tu bym sobie pierdyknął. O. No jakoś tak, wiecie, o co chodzi, nie? Da się. U mnie da się. Tu są kłody potrzebne. Są kłody potrzebne. Bambusowa rama to nie. Ściana. A, to już ścianę trzeba do ramy dostawić. Czaję. Jak damy ramy, to potem dopiero dajemy ściany. Czyli tak to działa. Potem jak mamy ramę, to możemy do ramy dostawić drzwi, bo normalnie się nie da. Okej. Okay. Czyli wszystko o tą mechanikę się opiera. No i wiata. Wiatę się dostawia do... pewnie do bambusowej ramy. Więc albo dajemy wiatę, albo ścianę. To jest spoko opcja. No i tyle. Ale tutaj patrzcie. Mieszadło do błota. Pozwala wytworzyć błotne cegły. Kije są potrzebne i kłoda. Schowek. To ciekawe. Schowek możemy mieć. Błotna cegła znowu jest potrzebna. Deska. I kije. To byśmy musieli, kurczę, postawić. Taki schoweczek to by było, kurde, w opór. W opór zarąbiste. Notatnik. Mieszadło do błota. No to mieszadło musimy tutaj dać, nie? Mieszadło chcę dać może nie zaraz tu, tylko mieszadło sobie dajemy gdzieś tutaj z boku. No i tak tam nie wchodzimy. Ja bym to mieszadło tutaj dał. Pewnie nie mam kijów jeszcze, nie? No. Nie mam kijów. Wiecie co, ja to zaraz skończę. Ja chciałem zobaczyć dalej, co są. Drzwi z błota, ściana z błota, możemy zrobić całą chatę błotną. Ale same błotne cegły są potrzebne. Jeżeli da radę, to ja bym zrobił właśnie błotną cegłę. Ściany i tak dalej. Kominek nawet, możemy chatę taką sobie tutaj dowalić. Super, więc musimy się zająć tutaj ceglarstwem. Ale ja bym potrzebował... Właśnie, bo brakuje mi tłuszczy. Więc idziemy na małe polowanko. Idziemy na małe polowanko. Jeszcze tutaj na koniec odcinka, bo dużo zamulałem ten odcinek tym zbieraniem właśnie drewna i gadaniem. Małe kijoszki też pozbieram. A przetworzymy go, będzie szybciej. Bo wszystko mam poza tłuszczami. Niby mógłbym, wiecie, kokosów szukać, nie? Kokoski by mi pomogły. Dobra, musimy biec po prostu chyba do rzeki. Nie widzę, gdzie jest świniaczek. A, to jest armadillo. Brać go! Wii, madafaka! Dobra, przetwarzamy go, bo wyście powiedzieli, że pancerz się da zrobić. Mniam, mniam, mniam. No nie ma pancerza z armadillo. On w ogóle całkowicie znika, nocowy. Deskę w ogóle noszę ciągle ze sobą, nie wiem po co. No, tylko mi dało mięso. Więc nie ma pancerza.
A ja koniecznie potrzebuję tą kapibarę. Tutaj mamy te larwy cały czas, nie? Czerwie. Czerwi kość. Co się robi z czerwi? Skutki spożycia nieznane. No to... Boję się zjeść czerwa. Mamy jakieś owocki, których nie jadłem. Weź. Zjedzmy. Nawodnienie daje. Źródło węglowodanów. To na razie nie potrzebujemy. To jest jakaś roślinka. Mały stos liści. Szału nie ma, to wyrzucimy. Deskę. Deskę na razie mogę nosić ze sobą, chociaż nie jest mi potrzebna. Ale chciałem tylko świniaczka upolować. Gdzie on jest? Chyba nie zdążę już dzisiaj go upolować. Liście molinerii to wiadomo. Wytwórz, bo to są opatrunki. Opatrunki potrzebujemy mieć zawsze. I to najlepiej takie, wiecie, podrasowane. A, bo to trzeba uzupełniać wodą. Dobra. Ja nie wiedziałem. No to i tak tam chyba, gdzie są te piece węglowe i tak dalej, to ja tam zadaszenia nie będę dawał. Okej, są świniaczki. Już mam energię na wykończeniu, bo gość jest strasznie zmęczony. Tylko musimy celnie trafić w łepetynę. Kurde. Ale ciężko. No, dawaj. Aj, spierdzielił. A gdzieś tutaj miałem strzałę. Udało się. Jedną strzałę zmarnowałem. Aj, dobra, musimy wyrzucić teraz te kości wszystkie w cholerę. I biegniemy do domu. Chyba nie zdążę. Może zrobimy tak, żeby on mnie zemdlał. Weźmy spanie. Obudź się. Zdrowie psychiczne, bo niewygodny sen, ale to spoko, jestem cwany. Bo jak mi zemdleje, to potem jest gorzej. Potem jest znacznie gorzej. A tak jak sobie dojdę ten krótki czas, tu godzinka snu i tak dalej, to wydaje mi się, że mamy mniejsze debuffy. Kurde, już prawie 40 minut ten odcinek. Nie no, będziemy musieli go kończyć zaraz. Tam w ogóle coś jest. Nie wiem, boję się tam podejść. Pióro. Wody brakuje, wszystkiego ciągle brakuje. To by się przydało tak, żeby to troszkę wolniej płynęło. Ja też mam za daleko bazę. No idź, misiu, idź. Jezu, jaki on jest wolny. Dobra, każę mu się przespać, bo nie dojdę do tego, do bazy. Jestem w bazie. Śpi, synek, śpi. No. Misiek się wyspał. Wygodny sen i tak dalej. No i będziemy musieli znowu rozpalić ognisko, popiecz to wszystko żarcie, co ja tu mam. Mamy dużo, a potrzebujemy mieć właśnie źródła tłuszczów i mięcha. No i tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Ja sobie robię save'a, zapisuję.
Widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.